Tak, że swoją premierę będzie miał 1 czerwca. Później zapraszamy na drugi Głogowski następnego dnia, czyli 2 czerwca. Spektakl, którego w Głogowie jeszcze nie było. W Zielonej Górze takie są zdecydowanie częstsze za sprawą zawodowstwa, które tam się zdarza, ale nasza produkcja, współprodukcja razem z Teatrem Lubuskim i ze Stowarzyszeniem Asocjacja 2006 jest dla nas naprawdę dużym wydarzeniem. Tym bardziej, że jak za chwilę poproszę panów, którzy reżyserują spektakl, o to, żeby opowiedzieli państwo o spektaklu, no to zrozumiecie dlaczego. Reżyserią spektaklu, który jest zatytułowany Jutro wrócimy do domu, zajęli się panowie Robert Czechowski, dyrektor Teatru Lubuskiego. Dzień dobry. Pan Michał Wnuk, który jest kierownikiem Teatru im. Andrasa Grefiusa w Głogowie. Scenariusz napisał Arze Media Głogowskie, głogowianin Tomasz Owczak. I to świetny scenariusz. Scenografia, obiekty i kostiumy pani Ewa Tetlak i Piotr Tetlak, którego państwo pewnie możecie kojarzyć z Piasta, czyli ze spektaklu, który otwierał w ogóle działania Teatru Gryfiusa w Głogowie. Muzykę napisał Mariusz Oban. Jest to potężna siła tego spektaklu, o tym też za chwilę się państwo dowiecie. Kiedy padła pierwsza propozycja, żebyśmy wspólnie zrobili Pipi Pończeszankę, doszliśmy wszyscy, taki był punkt wyjścia, żeby w czerwcu dla naszych dzieci zrobić piękny, kolorowy spektakl siłami Teatru Andreasa Gryfiusa w Głogowie i Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Tym niemniej, jak usiedliśmy sobie przy zielonogórskim winie i herbacie, doszliśmy do wniosku, szczególnie po winie, że spróbujemy pójść właśnie w stronę, pochylić się nad Ukrainą. I zgodził się Tomek, że podejmie się tego zadania. Wymyśliliśmy wspólny kierunek, o czym to może być. Wyobraziliśmy sobie sytuację, która tam się dzieje i zadaliśmy sobie takie pytanie. No krótko mówiąc, szkoda się pochylać teraz nad Pipi czy innymi znanymi tematami, skoro dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Co my, artyści, możemy zrobić? No my w teatrze zagraliśmy na przykład Ach, Odessa Mama, zebraliśmy pieniądze i będziemy je wysyłać do zaprzyjaźnionego teatru w Drohobyczu i w Charkowie. Przyjęliśmy do pracy pracowników z teatru w Charkowie, pracuje u nas Krawcowa stamtąd. Jestem po rozmowie z aktorką z teatru w Mariupolu, która prosi o pracę w charakterze choćby garderobianej. Wiadomo, że jeszcze nie mówi po polsku, więc z graniem jest trudniej. No i jedyne, co możemy zrobić, to pochylić się nad projektem, który może być dedykowany Ukrainie, Ukraińcom, Ukrainkom i dzieciom z Ukrainy. I wyobraziliśmy sobie taką sytuację, że jest zbombardowane miasto, takie jak Mariupol. Wyobraźcie sobie państwo, że wstrząsającą jeszcze historię mi opowiedziała ta aktorka z Mariupola, 25 lat tam pracuje, że oni dosłownie miesiąc przed wybuchem wojny wyremontowali ten teatr. I to był najpiękniejszy obiekt architektury w Mariupolu. No wiecie, jak to wygląda w tej chwili i jeszcze nikt nie wie, ile osób tak naprawdę zginęło tam na dole w tym schronie pod teatrem. Wyobraziliśmy sobie sytuację, jak z plakatu, jest, że jest zbombardowane miasto, jest cisza, jest próżnia, nie ma nic i z dymu, z szarości, z tej tragedii wyłania się mała dziewczynka, grana przez Ewę, która śpiewa, ja tylko kawałeczek opowiem, bo resztę trzeba przyjść zobaczyć, i która śpiewa smutną piosenkę o mamie, której nie ma. Że jedyną szansą, że ta dziewczynka śpiewa smutną pieśń, ociera łzę, wy też będziecie płakać, gwarantuję, natomiast uświadamia sobie, że jedyną szansą dla tych dzieci i dla niej jest fantazja, wyobraźnia i próba wyciągnięcia ich z tego marazmu. No bo pogłębianie się w tej szarości. Widzimy też obrazek, on będzie wykorzystany w spektaklu. Pamiętacie ten chłopiec z pilotką, płaczący, idący z jakąś reklamówką i no,
wstrząsający, taki bezradny bąk, rodziców nie ma, nie wiadomo co dalej i tak dalej, i tak dalej. Te dzieci do niej dochodzą i ona zaczyna zarażać te dzieci optymizmem, który w sobie buduje trochę na siłę, zagłuszając świadomość o pewnie śmierci mamy, pewnie śmierci ojca, zobaczymy, jeszcze sami nie wiemy, jak skończymy spektakl, czy pozytywnie, czy niekoniecznie, zobaczymy, to jest najpiękniejsze w procesie tworzenia, jak to się nam ułoży. Te dzieci lgną do niej i ona wymyśla im różne światy, wymyśla cyrk, wymyśla wspólny taniec, wspólną zabawę i tak dalej, i tak dalej. Tomek usiadł, dostał trudne zadanie, my mu opowiedzieliśmy, jak sobie to wyobrażamy, on usiadł, poprosił o chwilę, napisał tekst przepiękny. Rzadko się zdarza taki tekst, który sam się układa w ustach. Zwykle my, ludzie teatru, jak coś czytamy, to mówimy szeleści papierem i musimy to zmieniać, transponować na normalną mowę sceniczną. To tylko naprawdę fantastyczni twórcy mają taki dar, ale Tomek sam gra, więc wie, czym to się je i jest, macie tu znakomitego twórcę, napisał piękną, wzruszającą, mądrą opowieść o absurdzie wojny i w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest w ogóle metafora ludzkiego życia, która jest jedną nieustającą walką, niekoniecznie usłaną tylko różami. I Polski. Myślę, że to będzie bardzo energetyczny, bardzo piękny, bardzo mądry przekaz, nie tylko dla dzieci. To będzie opowieść i spektakl familijny o absurdzie wojny. Przede wszystkim bardzo wzruszający. Trzy podmioty są. Teatr w Głogowie, Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Asocjacja 2006, Piotr Petrak, to jest wieloletni szef katedry scenografii w Poznaniu, fantastyczny scenograf, projektant kostiumów również, ze swoją żoną i on prowadzi teatr uliczny w Poznaniu, bo chcę Państwu powiedzieć, że szykujemy też wariant plenerowy tego spektaklu, żeby móc grać w Poznaniu na Malcie, żeby móc grać w Zielonej Górze w czasie naszego winobrania, żeby ta nasza praca nie poszła, ona nie pójdzie na marne, bo nawet gdybyśmy raz czy dwa razy zagrali, to już samo spotkanie z tymi ludźmi jest nie do przecenienia, ale tak jak patrzę na Piasta, którego zagraliśmy trzy razy, napracowaliśmy się bardzo, było piękne przedstawienie, nie wszyscy się dostali. Szkoda, że ten Piast umarł po trzech spektaklach, stał się swoistą już legendą i historią. Chciałoby się, żeby więcej ludzi to zobaczyło, więc zrobimy wszystko, żeby tak było. Stąd już kończę ta dzisiejsza rozmowa z Instytutem Teatralnym, żeby Instytut w to wszedł, a jak Instytut wejdzie, to i pieniądze ministerstwa i będzie szansa na to, żeby bardziej wypromować ten teatr, na czym wszyscy zyskają. Twórcy, Teatr w Głogowie, Teatr w Zielonej Górze, Asocjacja, Instytut Teatralny i przede wszystkim widzowie zobaczą, myślę, piękne, plastycznie i muzycznie przedstawienie, bo naprawdę zostali wybrani znakomici twórcy. Mario to jest geniusz. To jest, słuchajcie, jak my słuchamy tej na próbach, to nam z Michałem ciężko się, będziemy to wspólnie reżyserować. Michał ma bardziej, tak się podzieliliśmy, patrzeć na tę stronę animacyjną, będąc specjalistą od teatru formy, ja bardziej na stronę teatru dramatycznego, bo to moja specjalność i dogadujemy się fantastycznie. Razem płaczemy jak dzieci, jak słuchamy tych piosenek. To, co ten facet zrobił, on nie wiedział jeszcze, jak to będzie komponował, przeczytał tekst, zobaczył nas. Ja wcielam się w rolę dziewczynki, czyli głównej bohaterki tego spektaklu. Jest to bardzo trudne zadanie, bo mogę sobie tylko wyobrażać, co przeżywają dzieci teraz w Ukrainie i te, które uciekły stamtąd. I coś, co staram się najbardziej w tej postaci ukazać, to właśnie ta niegasnąca nadzieja, niegasnąca chęć życia, bo nawet jak, nie wiem, oglądam właśnie filmiki, rozmowy z tymi dziećmi i tak dalej, to jest coś, co jest totalnie zarażające, takie zaraźliwe, że jakby one dalej chcą się bawić, chcą żyć, chcą się spotykać z kolegami. Tutaj w tym spektaklu staram się to gdzieś tam pokazać. Pisząc w ogóle muzykę w życiu, kieruje się głównie emocją.
To jest podstawowa rzecz, jaka w ogóle rządzi mną. Też się strasznie denerwuję tym faktem, ale tak jest. I pamiętam naszą pierwszą rozmowę właśnie z Robertem przy tym wspaniałym zielonogórskim winku. I powiem Państwu, że to jest taki moment, kiedy wyobrażasz sobie coś. Oczywiście była ta pierwsza wersja, żeśmy ustalili. Być może miało to iść w kierunku takiej bajki, ale no, jak Państwo słyszycie, Robert tak opowiada, że wyobraźnia sama działa. To jest coś niesamowitego. To się dzieje po prostu w środku i już wiem mniej więcej, co ja chcę napisać. Ale później właśnie doszło do tych zmian, uważam korzystnych, naprawdę korzystnych. I Tomek przysłał w ogóle tekst. No i tu już poszło wszystko. No, generalnie to, co napisał, teraz ja mogę spokojnie powiedzieć, że to jest genialne. Dlaczego genialne? Dlatego, że jest bardzo przystępne do tego, który to odbiera. To nie jest spektakl dla nas. To jest generalnie dla Państwa tak fajne w odbiorze, tak dobre, że nie zostawia pytań ze sobą też. I pisanie właśnie do tego dla mnie było ogromną przyjemnością. Dlatego myślę, że to będzie coś, co dla nas pozostanie przede wszystkim raz, że w pamięci, a dwa, że jest to sztuka przez takie większe